Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przyznam szczerze, że kiedy zostałem zaproszony do udziału w konferencji dotyczącej świętego Tomasza, doniosłości jego myśli, aktualności jego myśli, zbyt długo nie zastanawiałem się nad samym tematem. Dlatego, że kwestia stworzenia z niczego, czy szerzej mówiąc, kwestia początku rzeczywistości, to jest akurat takie zagadnienie, które jakby samo w sobie już zawiera pewną doniosłość i aktualność. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że tak naprawdę zagadnienie stworzenia, właśnie stworzenia świata, pochodzenia świata, to jest to zagadnienie, które zajmuje ludzkie intelekty od samego początku, od zarania dziejów. Oczywiście na samym początku tym zagadnieniem zajmowała się religia, mity religijne odpowiadały, czy starały się odpowiedzieć na to pytanie. Ale filozofia, która pojawia się w VII wieku przed Chrystusem, narodziła się właśnie z próby odpowiedzi na to pytanie. A więc zarówno religia, jak i filozofia, ale także i nauki empiryczne, bo nauki empiryczne w pewnym momencie rozwoju ludzkiej cywilizacji, kultury wyłoniły się właśnie z filozofii. A więc te trzy takie podstawowe dziedziny, które uczą nas, uczą człowieka, dają mu podstawowe informacje o świecie, religia, filozofia, nauki empiryczne. One wszystkie właściwie bardzo mocno wiążą się z zagadnieniem stworzenia, tak szeroko pojętego właśnie kwestię, chodzi tu o kwestię pochodzenia świata. I to samo można powiedzieć o świętym Tomaszu z Akwinu, bo jak się okaże, sama doktryna świętego Tomasza dotycząca stworzenia z niczego, creatio ex nihilo, ona sama w sobie, chociaż jest wyrażona bardzo, można powiedzieć, krótki sposób, zajmuje bardzo małą część spuścizny doktora Anielskiego. Zaledwie trzy kwestie w sumie teologii, kwestia 44, 5 i 6 w części pierwszej. Zaledwie 20 parę rozdziałów drugiej księgi w sumie Contra Gentiles. I oczywiście w tym dziele, które najbardziej precyzyjnie opisuje właśnie koncepcję świętego Tomasza, czyli kwestie dyskutowane o mocy Bożej. Tam zaledwie dwie kwestie, trzecia i czwarta, opisują jego teorię, a tak naprawdę jeszcze mniej, bo to są te miejsca, które dotyczą bezpośrednio kwestii stworzenia świata, ale też i pośrednio, bo tam jest poruszonych jeszcze mnóstwo zagadnień pobocznych. Sama koncepcja stworzenia świata zajmuje naprawdę bardzo małą objętość dzieł Tomasza, ale jednocześnie jest niezwykle doniosła dla całej jego metafizyki, dla całej jego filozofii i również teologii. Dlatego, że to jeszcze będzie jako pokazane, ale to jest takie zaanonsowanie na samym początku, dlatego, że doktryna stworzenia z niczego, ona tak bardzo mocno wiąże się z koncepcją, samą koncepcją bytu świętego Tomasza, że stanowi niejako fundament, podstawę dla zarówno dla filozofii, jak i też teologii świętego doktora. Czyli tak naprawdę to zagadnienie jest zagadnieniem najwyższej doniosłości, najwyższej wagi i jednocześnie wielce aktualnym. To, że jest to zagadnienie bardzo aktualne, to wynika chociażby stąd, że kosmologia, czyli ta, powiedzmy, oparta na naukach empirycznych, na fizyce, ona, zauważmy, jest jedną z tych dziedzin nauki współczesnej, która jest bardzo wdzięcznym przedmiotem do popularyzacji. Bardzo wiele osób interesuje się tymi właśnie zagadnieniami. A tym bardziej, jeśli tego rodzaju zagadnienia możemy rozpatrywać jednocześnie z wielu punktów widzenia. Jeżeli nie tylko nauka empiryczna jest zaprzęgnięta do tego, aby nam coś powiedzieć o początku wszechświata, ale także filozofia, także religia. Jeżeli wszystkie te trzy dziedziny nam coś próbują wspólnie powiedzieć, każda ze swojego punktu widzenia, każda przy użyciu swojej, powiedzmy, metody, jeśli tak można powiedzieć, o religii, wówczas zainteresowanie jest jeszcze większe. Czyli tak naprawdę jest to zagadnienie niezwykle ważne. I jeśli chodzi o właśnie o świętego Tomasza z Akwinu i nauki empiryczne, musimy też jeszcze pamiętać, to na samym początku warto jest podkreślić, że trudno tutaj mówić o jakiejś konkurencji, że tak naprawdę zarówno Tomasz jako twórca teorii filozoficznej, bo teoria Tomasza jest zasadniczo teorią, chociaż zainspirowaną objawieniem, jest teorią filozoficzną, stanowi pewne apogeum rozwoju właśnie teorii filozoficznych, a z drugiej strony mamy te teorie empiryczne oparte na metodzie
nauk empirycznych na fizyce rzeczywistości. Kosmologia jako nauka empiryczna jest nauką o wszechświecie jako o pewnym układzie fizycznym opisywanym przez prawa fizyki, prawa mikroświata i makroświata, bo w kosmologii, zwłaszcza w kwestii początku świata, właśnie kwestie fizyki mikroświata stanowią, można powiedzieć, główną treść. One stanowią główną treść badań, ponieważ wszechświat był wtedy tak mały, był obiektem właśnie, można powiedzieć, subatomowym, o wielkościach subatomowych, kierującym się prawami mechaniki kwantowej i fizyki wysokich energii. A więc te dwa punkty widzenia są bardzo odmienne, one nie mogą ze sobą konkurować. Każda z nich, można powiedzieć, że daje nam pewne spojrzenie w rzeczywistość, bo dobrze wiemy, to jest zresztą, można powiedzieć, zasadniczą cechą teologii, filozofii świętego Tomasza odnośnie prawdy, nauka odnośnie prawdy, prawda jest w rzeczywistości, prawda jest przez umysł ludzki odkrywana. Ona tam tkwi, musimy ją odczytać i to odczytywanie może być dokonywane na różnym poziomie. I oczywiście zupełnie inaczej inną prawdę, znaczy nie inną w sensie właśnie inną jako taką, ale inny element tej prawdy może być odczytany przez metafizykę, a inny może być odczytany przez właśnie przez fizykę, przez nauki empiryczne. Otóż nauki empiryczne dają nam bardzo dużo takich konkretnych ilościowych danych, konkretnych ilościowych informacji odnośnie procesów zachodzących we wszechświecie, bardzo precyzyjnych, często aż zaskakujących. No, taki jeden przykład z wielu, taki pierwszy zupełnie z brzegu. Otóż dobrze wiemy, że wszechświat mniej więcej 13,7 miliarda lat temu był właśnie takim bardzo małym punktem niemalże, właśnie o niemalże nieskończonej energii gęstości. I też wiemy, że to, co się działo w tym rozszerzającym się wszechświecie, 2, 3, 4 sekundy po wielkim wybuchu, jego skład chemiczny jest bardzo dobrze potwierdzony obserwacyjnie dzięki badaniom gwiazd, dzięki badaniom wszechświata. Tak zwana pierwotna nukleosynteza, która wówczas zachodziła, ona, no, jakby obserwacje bardzo dobrze zgadzają się z obliczeniami teoretycznymi. Mamy do czynienia więc z posiadaniem pewnej wiedzy dotyczącej wszechświata, która jest rzeczywiście jakoś potwierdzona obserwacyjnie, która rzeczywiście daje nam pewien wgląd właśnie w strukturę wszechświata na takim jednocześnie bardzo dużym, na bardzo dużych skalach, bo dotyczy całego wszechświata, a jednocześnie na bardzo małych skalach. Więc dysponujemy pewną szczegółową wiedzą o wszechświecie. Ale z drugiej strony nauki empiryczne mają też oczywiście pewne istotne ograniczenia wynikające po prostu z metody badawczej, bo te nauki oczywiście są otwarte tylko na rzeczywistość dostępną badaniom empirycznym, to znaczy tylko taką, którą możemy empirycznie zbadać i oczywiście posługują się bardzo zaawansowanym, na współczesnym etapie rozwoju, bardzo zaawansowanym aparatem matematycznym. To zresztą stanowi jedno z istotniejszych źródeł, dlaczego są one tak trudne, tak nielubiane też przez ludzi. Są po prostu bardzo trudnymi naukami do uprawiania ze względu na stopień komplikacji matematycznej. Bo nie chodzi o jakieś zawiłe tylko liczby, ale właśnie pewne struktury matematyczne, pewne abstrakcyjne obiekty, byty, które bardzo utrudniają zrozumienie, które bardzo utrudniają pojęcie, wyobrażenie, ale z drugiej strony są konieczne do tego, żeby dokonywać pewnych obliczeń i co ciekawe, to wszystko rzeczywiście jakoś funkcjonuje, to rzeczywiście jakoś działa. Ale metoda ta ma swoje ograniczenia, właśnie nie może dotrzeć do tych przyczyn najpierwszych, to znaczy tych najbardziej głębokich i podstawowych. I tak naprawdę badanie początku wszechświata z punktu widzenia nauk empirycznych napotyka właśnie na podstawową barierę metodologiczną, bo wszelka rzeczywistość, która może być badana przez kosmologię w rozumieniu nauk empirycznych, w ogóle przez wszystkie nauki empiryczne, wszelkie te procesy, te zjawiska, one muszą mieć, no właśnie, muszą być procesami. To muszą być takie pewne zmiany zachodzące w bytach, które możemy opisać za pomocą pewnej zmiany. Musi być jakiś punkt wyjścia i punkt dojścia. Musi być jakiś stan w chwili, powiedzmy, T1 i stan w chwili T2. Niekoniecznie musi to być proces taki chronologiczny, może to być proces w jakiejś abstrakcyjnej przestrzeni, niekoniecznie związanej z czasem, ale to musi być zawsze pewien proces charakteryzujący się jakimś punktem startowym i punktem końcowym. I to się okazuje bardzo istotnym ograniczeniem, jeśli mówimy właśnie o kwestiach początku wszechświata. Niestety to jest podstawowy problem.
Ale z drugiej strony mamy właśnie podejście metafizyczne, podejście, które niestety nie daje nam takiego ścisłego wglądu, to znaczy takiej precyzji, nie daje nam ujęcia ilościowego zagadnienia. Daje nam tylko ujęcie jakościowe, daje nam tylko pewien podstawowy wgląd w rzeczywistość, ale z drugiej strony daje nam wgląd w rzeczywistość na poziomie znacznie głębszym. To znaczy, że możemy zrozumieć rzeczywistość w perspektywie przyczyn właśnie tych bardzo głębokich, tych właśnie przyczyn pierwszych. A to jest, to zresztą według też świętego Tomasza, ale nie tylko, bo to jest właściwie nauka Arystotelesa, to jest spojrzenie mądrościowe, to jest właśnie charakterystyczne dla mędrca. Mądrość właśnie tym się różni od wiedzy, że poznaje poprzez przyczyny pierwsze, te najgłębsze przyczyny. Wobec tego metafizyka, wobec tego filozofia i wszystkie jej koncepcje dotyczące stworzenia świata czy początku świata, one będą miały wymiar taki mądrościowy właśnie. One będą wobec tego, pomimo swojego ubóstwa w materii konkretnych, jakichś takich ścisłych, jakichś faktów, jakichś konkretnych takich, jakichś liczb i tak dalej, one jednak będą bardzo mocno wpływały na ludzką kulturę, na ludzką religię, czy tą religię z punktu widzenia tego, jak ona nasze życie zmienia w tym sensie. One będą wpływały po prostu na ludzkie życie w dużo większym zakresie niż sama nauka jako taka. Tak mniej więcej wygląda to zagadnienie w takim obiektywnym ujęciu, ale też tutaj takim elementem motywacyjnym, takim subiektywnym ujęciu. Dla mnie jest to, że w latach 2007-2011, zanim wstąpiłem do seminarium duchownego, osobiście zajmowałem się problemem, jako kosmolog, problemem osobliwości początkowej, czyli można powiedzieć w sensie takim ścisłym, technicznym, właśnie problemem osobliwości tej, która istniała właśnie tym początkowym wszechświecie, właśnie problemem początku wszechświata, na tyle, na ile on może być rozpatrywany z punktu widzenia nauk empirycznych. Oczywiście zawsze każdy badacz, tym bardziej początkujący, zajmuje się jakimś konkretnym aspektem, ale oczywistą jest rzeczą, że nawet taki początkujący badacz, taki praktykujący kosmolog musi pewne rzeczy w aspekcie ogólnym też poznawać, musi mieć wiedzę. Więc jeśli chodzi tak to właśnie wygląda sprawa tej motywacji. Jeśli chodzi teraz o teorię świętego Tomasza, bo myślę, że warto jest podać pewien taki kontekst historyczny, bo on nam bardzo dużo rozjaśni. Otóż, tak jak wspomniałem, filozofia w VII wieku przed Chrystusem rozpoczęła się właśnie od zadania tego konkretnego pytania. Pytania o początek, o genezę świata. I pierwsi filozofowie, filozofowie jońscy, filozofowie przyrody, jeszcze bardziej na poziomie właśnie filozofii przyrody niż metafizyki, próbowali odpowiedzieć na to pytanie i szukali takiego elementu podstawowego, bazowego, owego arche, tak to jest to po grecku nazwane, pewnej zasady, pewnej takiej przyczyny, takiej bazy, fundamentu dla rzeczywistości. Te badania same w sobie jeszcze były dość, powiedzmy, takie, powiedzmy, jeszcze dość naiwne, ale zasadniczo starożytność podała nam trzy takie, filozofowie starożytności stworzyli trzy takie próby podejścia do zagadnienia początku świata. Pierwszą taką dojrzałą znajdujemy u Platona. Znajdujemy tam koncepcję dość powszechnie akurat znaną. Nie jest ona oczywiście koncepcją kreacjonizmu w sensie ścisłym, to jest coś innego. Zaledwie to jest budowanie z zastanej materii, mianowicie demiurg, który buduje z jakiejś wiecznej materii, wpatrzony w świat idei, buduje świat, w którym my żyjemy. I to jest koncepcja, która została zresztą później przez ojców Kościoła przyjęta, oczywiście została zreinterpretowana, została poddana pewnym modyfikacjom, ale ona już sama w sobie zawiera pewne elementy rzeczywistości, pewne elementy prawdy. To znaczy tutaj ten demiurg jest jakąś przyczyną wzorczą dla rzeczy, które istnieją. On coś porządkuje, on wprowadza jakby swoją, tylko że no właśnie te idee są jakby też poza nim, ale on te idee jakoś właśnie wprowadza jakby w realny konkret, można powiedzieć. Druga koncepcja jego
Arystotelesa z kolei, ona jest bardzo ciekawa, też rzadko może znana, koncepcja pierwszego poruszyciela, który jest przyczyną tylko i wyłącznie celową, który istnieje poza światem i który ten świat ku sobie kieruje, który też jest właśnie transcendentny. To jest chyba największe osiągnięcie Arystotelesa. Tego nie ma tak bardzo w innych koncepcjach starożytnych, w ogóle dla ludzkiej mentalności. Koncepcja transcendentnego Boga jest czymś bardzo obcym. To jest też wielkie osiągnięcie właśnie Arystotelesa z tego punktu widzenia. Ale też niestety u Arystotelesa ta transcendencja Boga, powiedzmy, wiąże się, bo tak on rzeczywiście utożsamił pierwszą przyczynę z Bogiem, ale wiąże się z pewnymi też niestety negatywami. Mianowicie owa pierwsza przyczyna nic nie wie o świecie. To jest umysł myślący sam siebie, który jest zajęty sam sobą, kontemplacją samego siebie. W ten sposób przyciąga do siebie świat, który istnieje poza nim, ale nie ma o nim po prostu żadnego pojęcia. Nie ma wobec tego żadnej opatrzności. To jest koncepcja oczywiście nie do pogodzenia z rozumieniem Boga w filozofii i teologii chrześcijańskiej, bo tam nie ma mowy o Bogu jako o Zbawicielu, o Odkupicielu i wobec tego wszystkie dogmaty są niezrozumiałe. Dlatego ta koncepcja nie była tak popularna wśród ojców Kościoła, ale ona zawiera właśnie ten ważny element rzeczywistości, że mianowicie ten Bóg jest po prostu transcendentny wobec świata oraz to, że jest przyczyną celową, do której cały świat jakoś zmierza. To jest też oczywiście u świętego Tomasza widoczne bardzo mocno. I trzecia koncepcja neoplatońska autorstwa Plotyna, bardzo niebezpieczna z pewnego punktu widzenia, bo jest to koncepcja emanatystyczna, nie kreacjonistyczna. Ona zasadniczo jest pod pewnym względem na antypodach w ogóle teorii kreacjonizmu, bo tam ta jednia, czyli ten absolut, właściwie rzecz biorąc nie stwarza, tylko emanuje z siebie. Wskutek pewnego wypływu pojawiają się niższe hipostazy, niższe postaci bytu, które z kolei pośrednio też stwarzają, można powiedzieć, to znaczy nie stwarzają właśnie, tylko emanują z siebie kolejne niższe. Tą najniższą emanacją jest materia. Jest to bardzo niebezpieczny sam w sobie model, dlatego że on bardzo gubi transcendencję. On właściwie naprowadza nas na ten nieszczęsny panteizm, który jest taką zarazą niszczącą, też przejawiającą się, to o tym będzie mowa później, ale przejawiającą się w mentalności dzisiejszego człowieka w modernizmie właśnie. Tym modernizmie, z którym my walczymy, bardzo mocno przejawia się właśnie panteizm. Jest pewnego rodzaju, nawet można powiedzieć, przejawem panteizmu właśnie ów modernizm, jednym z wielu takich przejawów. I niestety jakaś panteistyczna nuta, nawet więcej niż nuta, jest widoczna, bardzo widoczna w modelu neoplatońskim. Ale też jest i pewna też i zaleta tego modelu, bo tam jest po prostu owa jednia, emanując z siebie, jest przyczyną sprawczą świata po prostu. Ale też ten model jest niestety bardzo negatywny. A więc te wszystkie koncepcje, one miały pewne zalety, one odczytywały trochę z rzeczywistości, ale niestety też bardzo wiele zawierają błędów. One były same w sobie w postaci czystej, oczywiście żadna z nich nie mogła być zaakceptowana przez Kościół. Bo musimy też pamiętać, że stworzenie z niczego, w sensie takim chronologicznym, ono nie jest koncepcją przez człowieka wypracowaną, tylko zostało objawione, zostało nam ukazane przez Boże objawienie. I to już nie tylko w Nowym Testamencie, ale właśnie w Starym Testamencie. Można powiedzieć, że pierwsze zdanie Pisma Świętego właśnie jest objawieniem tej prawdy, że Pan Bóg stworzył wszystko, niebo i ziemię. Stworzył wszystko, bo niebo i ziemię to jest tak zwany meryzm. To jest takie określenie charakterystyczne dla mentalności hebrajskiej, żydowskiej, które oznacza całość rzeczywistości. Pan Bóg stworzył na początku wszystko. A więc można powiedzieć, stworzył również tą wieczną, wydawałoby się, materię. Stworzył całą rzeczywistość. Nie jest tylko demiurgiem budującym świat, ale jest tym, który też i tą materię stwarza i w sobie też musi te, wobec tego te idee prawdy, dobra, piękna zawierać. I tak mniej więcej interpretowali, trochę właśnie biorąc z Platona, ale na bazie Pisma Świętego, ojcowie Kościoła, pierwsi myśliciele, już w II wieku zaczynają się pojawiać pisma pisarzy chrześcijańskich dotyczące kwestii stworzenia z niczego. Bardzo ciekawe jest też pokazanie
pewnego kontekstu sytuacyjnego, bo dobrze wiemy, że pisarze chrześcijańscy, a też i potem magisterium Kościoła nie podejmują jakichś tematów tak po prostu, w jakiejś próżni, ale robią to w pewnej konkretnej sytuacji historycznej, w sytuacji zagrożenia najczęściej prawdy, prawd wiary przez pewne jakieś prądy, które zagrażają tym prawdom. I tutaj tym kontekstem były oczywiście różnego rodzaju prądy, powiedzmy na bazie gnostycyzmu. Prądy, które, czy też neoplatonizmu, to też właściwie z gnozą związane, które negowały dobroć materii. Właśnie ciężko było przy uznaniu, że materia jest czymś niepochodzącym od Boga, że jest czymś wobec tego złym w jakiś tam sposób, ciężko było zrozumieć chociażby zmartwychwstanie ciał. Dla mentalności greckiej to było bardzo ważne i z tej przyczyny też i Kościół tych pierwszych wieków bardzo mocno zaczął podkreślać to, że Pan Bóg jest twórcą całej rzeczywistości, również wobec tego jest twórcą materii. I też już tak niejako wybiegając z przyszłości należy zauważyć, że prawda o stworzeniu z niczego jest dogmatem wiary i dogmatem z magisterium nadzwyczajnego na tym najwyższym poziomie wobec tego po raz pierwszy na IV Soborze Laterańskim w 1215 roku została przez Kościół podana do wierzenia, ale także i później w naszych, można powiedzieć, niemalże czasach, bo na pierwszym Soborze Watykańskim w 1870 roku również Kościół podał, jakby przypomniał tę prawdę już w nieco innej sytuacji historycznej, o tym jeszcze będzie mowa, jaka to była ta sytuacja, ale jeszcze raz przypomniał, że Pan Bóg jest twórcą całej rzeczywistości, wobec tego jest właśnie stwórcą. Wobec tego jest stwórcą, bo cała istniejąca rzeczywistość pochodzi od Niego. Tak mniej więcej wyglądają te realia związane z objawieniem tej prawdy. Jeszcze tak na marginesie warto zauważyć, że ta prawda o stworzeniu z niczego, ona, jeżeli weźmiemy jakikolwiek podręcznik do teologii dogmatycznej napisany przed rewolucją soborową czy posoborową, to taki podręcznik nam poda kilkadziesiąt miejsc w Piśmie Świętym, począwszy od właśnie Księgi Rodzaju, tych pierwszych słów, jeszcze gdzieś będzie na jednym z ważniejszych miejsc będzie ten dość słynny cytat z drugiej Księgi Machabejskiej. Mowa jest tam o, to jest rozdział 7, werset 28, mowa jest oczywiście o tym, o męczeństwie tych braci męczenników, którzy są wspierani duchowo niejako przez matkę, która im przypomina, że Pan Bóg stworzył całą rzeczywistość. Ponieważ księga ta jest napisana w języku greckim, więc tam funkcjonują pewne określenia właśnie greckie, które dość mocno świadczą za stworzeniem z niczego, ale każdy taki podręcznik nam poda niemalże kilkadziesiąt, przynajmniej kilkanaście, ale zasadniczo kilkadziesiąt różnych miejsc, zarówno w Starym, ale też i w Nowym Testamencie, wiele w listach świętego Pawła, w Apokalipsie też niektóre miejsca, które są dla autorów tych podręczników bardzo czytelnym wskazaniem przez Boga, przez ludzi, którzy w imieniu Bożym mówią, wskazaniem właśnie tej prawdy, że cała rzeczywistość została stworzona przez Boga. Jest to prawda objawiona, ale też właśnie dzisiejsze, powiedzmy, czy te podręczniki już napisane w nurcie posoborowym, powiedzmy, właśnie te dzisiejsze podręczniki, one podchodzą do tego zagadnienia dużo, powiedzmy, tak mniej jednoznacznie, ale też nie odważają się twierdzić, że jest inaczej. To znaczy, przynajmniej właśnie początek Pisma Świętego, przynajmniej ten znany cytat z Księgi Machabejskiej, jeszcze są traktowane przez tą posoborową teologię jako miejsca, w których jest objawiona prawda o stworzeniu z niczego, chociaż uważa się teraz to w tym nurcie posoborowym, że jest to ukazane w sposób niewyraźny, że ta prawda jest zawarta implicite, że nie jest ona jasna i precyzyjna w swoim wyrazie, ale jest jednak gdzieś tam widoczna niejako w tle. To jest tak trochę na marginesie, ale to też warto sobie uświadamiać. A więc
Wiemy już, że starożytni filozofowie prawdę o stworzeniu świata często właściwie umieszczali u początku swojej w ogóle refleksji, a w każdym razie jest ona znaczącą częścią ich refleksji filozoficznej. I wiemy, że ojcowie Kościoła też czuli się niejako zmuszeni do tego, żeby taką refleksję filozoficzną filozofów pogańskich wykorzystywać no właśnie do obrony nauki Kościoła, do tego, żeby tłumaczyć niejako objawienie chrześcijańskie tak, żeby ono było zrozumiałe dla pogan. I tutaj właściwie, jeśli chodzi o ten świat starożytny, to takie apogeum w tej dziedzinie osiągnął niewątpliwie święty Augustyn. Jego teoria od strony teologicznej jest już tak naprawdę pełna, bo u niego występuje Bóg, który jest rzeczywiście stwórcą ex nihilo, który rzeczywiście stworzył materię. Też ojcowie niektórzy nawet podejmowali trochę ten wątek właśnie platoński, że właśnie ten demiurg jakoś przetwarza materię, ale to rozumieli często w ten sposób, że najpierw Pan Bóg powołuje do istnienia wieczną, zdawałoby się, materię, a potem formułuje z niej już świat, a więc można czasem powiedzieć o takim drugim jakby stworzeniu, o formowaniu tej bezkształtnej materii. Ale już nie wchodząc w takie szczegóły, u Augustyna jest zasadniczo, tutaj wszystko jest już, można powiedzieć, od strony teologicznej wypracowane. To znaczy jest Pan Bóg, który jest stwórcą całej rzeczywistości, ale właśnie jego transcendencja nie oznacza, tak jak u Arystotelesa, całkowitego wyobcowania. Właśnie Bóg u Augustyna jest tym, który się światem opiekuje, który nim kieruje, który zna każdy szczegół z życia ludzi, wszystkich tutaj bytów istniejących, który prowadzi wszystkie te byty ku dobru, który wobec tego też i stworzył materię, a wobec tego ta materia nie może być metafizycznie zła, nie może być sama w sobie zła, nie pochodzi od jakiegoś złego Boga. Tutaj Augustyn jako ten ex-manichejczyk duży na to nacisk oczywiście musiał położyć. A więc od strony teologicznej, no jeszcze warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, bo ona jest bardzo ważna, o wolności Boga w akcie stwórczym. To wynika oczywiście z objawienia, ale też właściwie rzecz biorąc było negowane na gruncie koncepcji neoplatońskich, bo tam owa jednia, która z siebie emanuje, właśnie te byty, niestety działa w sposób konieczny. A to zupełnie sprzeczne jest ze stworzeniem w wolności. I to też trzeba było bardzo mocno podkreślać, bo to też promieniuje niejako na rozumienie człowieka. Jeżeli absolut, stwarzając świat, działa z konieczności, no to w ten sposób ginie fundament dla wolności człowieka. Dlatego też wszystkie te nurty, powiedzmy jakieś platonizujące, które jakoś oddziaływały na chrześcijaństwo, bo byli przecież pisarze, filozofowie chrześcijańscy, czy też powiedzmy w ramach islamu tworzący, którzy się opierali na neoplatonizmie, niestety byli często tą tendencją zarażeni, no, że wobec tego też i wolność człowieka jest jakoś powiedzmy problematyczna wówczas i to jest bardzo niebezpieczne. A więc u Augustyna mamy już od strony teologicznej właściwie całe zagadnienie rozwinięte i już dopracowane, ale brakuje jednej jeszcze rzeczy. Mianowicie ta teoria, jest nazywana często, jest semikreacjonistyczna. Ona nie ma takiego fundamentu stricte filozoficznego, metafizycznego. Tam brakuje podłoża pewnego metafizycznego, a więc pewnych takich, można powiedzieć, szczegółów technicznych. No wszystko się jakby zgadza co do wniosków. Wszystko jest jakby na miejscu, ale jest to jakby teoria, która to tak jakby uczeń na sprawdzianie podał dobry wynik, ale nie podał całego tego sposobu dojścia do wyniku. No ten wynik w pewnym sensie jest znany z objawienia, ale teraz właśnie kwestia tego, czy my rozumiemy od strony naszego intelektu, czy my rozumiemy, w jaki sposób to się dokonuje, na tyle, na ile może nas refleksja filozoficzna do tego doprowadzić.
I to wszystko jest właśnie zasługą świętego Tomasza. On właśnie, można powiedzieć, dopracował te techniczne szczegóły, ale może lepiej powiedzieć i tak też uczciwie wobec niego powiedzieć, że właśnie tą bazę i fundament, której brakowało, on właśnie ją dał. Ta baza i fundament to jest nic innego jak po prostu koncepcja bytu. Metafizyczna koncepcja bytu świętego Tomasza, dobrze wiemy, że ona jest inna. A jeśli nie wiemy, no to warto to pamiętać, bo to jest taki, można powiedzieć, elementarz tomizmu. Bo czasem się mówi, że on po prostu wziął i Arystotelesa ochrzcił, ale zrobił coś dużo więcej. On go, można powiedzieć, odwrócił do góry nogami tego Arystotelesa. To znaczy, o ile u Arystotelesa, o ile u w ogóle wcześniejszych filozofów, tam właściwie albo nie ma w ogóle rozróżnienia między aktem istnienia i istotą. Ono się tam pojawia u Boecjusza, pojawia się właśnie gdzieś tak na pograniczu starożytności i średniowiecza. A jeśli nawet jest, bo na przykład u Awicenny, u filozofa właśnie w takim nurcie neoplatońskim, filozofa arabskiego, z którego święty Tomasz dużo czerpał, niewątpliwie też poprzez swojego nauczyciela, świętego Alberta Wielkiego. Tam to rozróżnienie jest, ale za to jakby postawione na szczycie jest jednak jest istota, nie istnienie. Akt istnienia jest tylko przypadłością u Awiceny, jest tylko jakimś dodatkiem właśnie do istoty. A więc istnienie nie jest jako takie specjalnie jakoś na piedestale, no, nie zajmuje się nim filozofia tak bardzo. Co w pewnym sensie jest słuszne, ale z punktu widzenia ludzkiego intelektu tak trochę jest, ale z punktu widzenia samego bytowania tak nie jest. I u świętego Tomasza to jest właśnie ta największa zasługa. On dokonał właśnie takiej swoistej rewolucji tak naprawdę, polegającej na tym, że akt istnienia stanął na szczycie, na piedestale. Akty istnienia, bo to nie jest właśnie jeden byt, tylko całe multum, cały właśnie wszechświat, uniwersum różnych bytów. U świętego Tomasza mamy prawdziwy pluralizm bytowy, objawiający się właśnie tym, że wszechświat składa się z bardzo wielu takich aktów istnienia, które są ograniczane tą skończoną istotą stworzeń. To jest zresztą jednocześnie właśnie podstawa do wyróżniania pomiędzy Bogiem a stworzeniem, bo Pan Bóg jest właśnie takim jedynym bytem, w którym następuje to utożsamienie, bardzo, bardzo dla nas niewyobrażalne, no, niezwykłe, utożsamienie istoty i istnienia. U Pana Boga te dwie rzeczywistości się utożsamiają, więc Jego istnienie nie jest w żaden sposób ograniczone Jego istotą. On jest właśnie tym bytem, też można od drugiej strony patrzeć, który jakby z definicji istnieje. Jego istota właśnie zawiera istnienie. Jest właśnie tym, który istnieje jakby z definicji. I to jest oczywiście nauka objawiona, można powiedzieć, bo przecież tak się przedstawił Mojżeszowi, jeszcze w Starym Testamencie Pan Bóg tak o sobie powiedział. Tylko, że na gruncie wcześniejszej tej filozofii, właśnie tej esencjalistycznej, bardzo ciężko było to jednak ludziom odczytać, tą taką głęboką prawdę o Bogu i jednocześnie o rzeczywistości. Bo te dwie rzeczy się ze sobą jakoś splatają w tym zagadnieniu o początek świata. Właśnie rozumienie Boga i rozumienie rzeczywistości. I wielką zasługą Tomasza jest to właśnie, ale też musimy pamiętać, że chociaż teoria stworzenia jest stricte filozoficzna, bo święty Tomasz ją opracowuje właśnie wychodząc z punktu widzenia filozoficznego i on argumentuje przeciw filozofom, można powiedzieć, prowadzi pewną polemikę z innymi wcześniejszymi filozofami, to jednak też trzeba na to zwrócić uwagę, że ta główna motywacja jednak płynie, i to też o tym wspomina w swoich dziełach, właśnie z objawienia. Po prostu z objawienia wiemy, że świat został stworzony z niczego, wiemy z objawienia, że Pan Bóg jest właśnie tym, który jest. I święty Tomasz to tylko tutaj właściwie interpretuje. A więc nie wiemy, czy gdyby nie zostało to człowiekowi objawione, czy byśmy mieli kiedykolwiek taką koncepcję. Ona sama w sobie, koncepcja stworzenia z niczego, może być, bo jest filozoficzna, może być poznana ludzkim intelektem. To nie jest jakaś tajemnica wiary, ale z drugiej strony nie wiemy, czy w praktyce zostałaby odkryta, gdyby Pan Bóg nam o sobie nie powiedział. Ciężko byłoby to zrobić, jak pokazuje historia filozofii. A więc u świętego Tomasza nastąpiło wreszcie takie prawdziwe rozgraniczenie między Bogiem i stworzeniem. Właśnie dzięki tej egzystencjalnej teorii bytu, i to właśnie, można powiedzieć, stanowi też istotę stworzenia z niczego, to znaczy od strony tej metafizycznej. Jeżeli dobrze rozumiemy, czym jest stworzenie,
Jeżeli stworzenie jest właśnie tym ens ab alio, jest tym bytem, który istnieje dzięki Bogu tylko i wyłącznie, nie jest, nie może być niezależne w bytowaniu, no to to już jakby rozwiązuje nam ten podstawowy problem. W jaki sposób powiązać ze sobą właśnie stworzenie i Stwórcę? W jaki sposób pokazać, że Pan Bóg musi być właśnie tym, który stworzył wszystko, że nie ma jakiejś wiecznej materii, bo święty Tomasz, rozwiązując problem stworzenia z niczego, on musiał się z dwoma, powiedzmy, takimi mitami, z dwoma bardzo szeroko przyjmowanymi poglądami musiał się zmierzyć, musiał jakoś je obejść. Mianowicie, pierwszy z nich to była kwestia owej właśnie wiecznej materii. To zasadniczo filozofa grecka do tego się już to no, jakby to autorytet i Arystotelesa stał za przyjęciem takiej wiecznej materii. Zasadniczo filozofia grecka bardzo mocno twierdziła, że materia jest wieczna. I bardzo ciekawie święty Tomasz rozwiązuje to zagadnienie nie tylko wieczności materii, ale w ogóle wieczności świata jako takiego. Bo pisze, że tak naprawdę my wiemy z objawienia oczywiście, że świat nie jest wieczny, że świat istnieje jakąś skończoną liczbę lat, ale pisze jednocześnie, że teoretycznie od strony samej filozofii, nawet od tej strony filozofii tomistycznej właśnie, od strony tej metafizyki bytu tomistycznej, świat mógłby istnieć nieskończenie wiele lat, a mimo to byłby dalej stworzony. I tutaj jest taki ciekawy obraz. Wyobraźmy sobie, oczywiście nie ma takich nieskończonych plaż, ale wyobraźmy sobie taką nieskończoną plażę. Wyobraźmy sobie, że ktoś po tej plaży idzie, zostawia swoje ślady. My ten ślad jakiegoś człowieka widzimy. Ten ślad będzie się rozciągał w nieskończoność, nie ma żadnych granic. Jeżeli mamy nieskończoną ilość czasu, ten ślad będzie w nieskończoność rozciągał się na tej nieskończonej plaży. To jest jakimś obrazem świata istniejącego odwiecznie. A jednocześnie taki świat jest stworzony, ponieważ ten ślad musiał być przez kogoś zostawiony. Świat istniejący nieskończoną ilość lat też musi mieć swojego Stwórcę, twierdzi święty Tomasz. A więc ten problem jest jakimś pobocznym problemem. On właściwie nie stanowi o stworzeniu czy o braku stworzenia, ale tylko mówi o tym, w jaki sposób ten świat istnieje. I pisze na innym miejscu święty Tomasz, że co prawda, wiemy z objawienia, że świat istnieje skończoną ilość lat, a też sobory też o tym, orzeczenia soborów o tym mówią, przy okazji stworzenia z niczego też i że świat istnieje skończoną ilość lat, bo te stwierdzenia to też w sobie zawierają, ale ciekawa rzecz, że święty Tomasz podaje też pewien argument z odpowiedniości, taki dekonweniencja, podaje argument taki stricte teologiczny, że mianowicie Pan Bóg przecież stwarza świat po to, żeby okazać swoją wielkość, swoją dobroć. I mógłby to zrobić na wiele sposobów, wiadomo, mógłby w ogóle nie stwarzać świata oczywiście, ale też lepiej wyraża jego potęgę stworzenie świata, który istnieje skończoną ilość lat. Mógłby Pan Bóg stworzyć świat właśnie istniejący nieskończoną ilość lat, ale to nie wyrażałoby tak dobrze właśnie tej potęgi Pana Boga, tej zależności świata od Pana Boga, chociaż też by ją wyrażało, ale nie aż tak dobrze. Dlatego jednak Pan Bóg oczywiście mógł zrobić inaczej, ale my rozumiemy też częściowo, dlaczego tak właśnie zrobił. Lepiej to wyraża Bożą transcendencję, Bożą wielkość, stworzenie świata istniejącego skończoną ilość lat. To jest ten pierwszy taki powód, pierwszy właściwie argument też, który tutaj Tomasz porusza i pierwszy powód, dla którego dla starożytnych było trudne przyjęcie, że świat może być stworzony, a drugim powodem było to coś takiego bardzo oczywistego, co my z własnego doświadczenia też wiemy, znamy to, mianowicie to bardzo ładnie ta myśl starożytnych ujęła, ex nihilo nihil fit, to znaczy, że z niczego nic nie powstaje, nie ma takiej sytuacji, żeby coś tak się wzięło z niczego. No dobrze, to wiemy, to małe dzieci wiedzą, że jeżeli wejdą zostawiły jakiś tam pokój, i swój pobrudzony, czy zabałaganiony, wracają po godzinie do pokoju, który jest wysprzątany, rozumieją, że to samo się nie zrobiło, że ktoś musiał za tym stać właśnie, prawda? Że z niczego się nic nie bierze. Jeżeli coś jest, no to musiało być coś wcześniej, musiała być jakaś przyczyna. I wobec tego, jeżeli tak jest, jeżeli wszystko ma swoją jakąś przyczynę, ta przyczyna jest oczywiście poszukiwana i wobec tego też z doświadczenia takiego codziennego, no jakby wynika, że wobec tego świat musi jakoś istnieć wiecznie, że jest jakiś ciąg pewnych procesów, które trwają przez całą tą nieskończoność, że świat wobec tego jest jakiś odwieczny.
I tutaj święty Tomasz bardzo sprytnie ten problem obchodzi, bo on właściwie nie przeczy tym ludziom, tylko mówi tak, macie filozofowie starożytni rację, ale macie ją co do przyczyn partykularnych, macie ją co do pewnych zmian, procesów, to znaczy konkretnie można powiedzieć, macie rację co do ruchu, tylko że ruchu tego metafizycznego, nie ruchu lokalnego, w sensie zmiany położenia, ale w sensie pewnej, mówiąc językiem Arystotelesa, przejścia z możności do aktu, czyli ruchu w sensie metafizycznym. A tutaj należą nie tylko takie sprawy jak ruch lokalny, ale też i ten właśnie ruch metafizyczny, czyli zmiany przypadłościowe czy zmiany substancjalne, czyli alteratio, czy zmiana przypadłościowa i generatio, czyli zmiana właśnie polegająca na tym, że jakaś substancja nowa rodzi się, czyli zmiany substancjalne. I pisze święty Tomasz, że stworzenie świata jest czymś innym. Że stworzenie świata jest czymś innym, że nie jest pewnym procesem, że nie jest właśnie ruchem w sensie metafizycznym, czyli że nie da się stworzenia świata opisać w schemacie, który znamy z nauk empirycznych, że nie da się go opisać w schemacie właśnie przejścia z jakiegoś punktu, jakiegoś terminu a quo, prawda, jakiegoś punktu startowego do tego końcowego punktu. Nie da się opisać właśnie w takim schemacie, ponieważ stworzenie świata, ponieważ właśnie wprowadzenie świata w istnienie, już mówiąc tak tomistycznym tym językiem, jest czymś innym. Jest czymś innym, nie jest procesem. Tak jako czasem, jako proces my to tak podświadomie czasem nawet rozumiemy, bo to nawet filozofowie, czy pisarze chrześcijańscy, nawet teologowie, święty Bonaventura na przykład, no to nie, przecież nie pośredni człowiek, nawet czasem tak właśnie takiego terminu używali, że stworzenie jest wyprowadzeniem z nicości. My tak często przecież mówimy, prawda, że Pan Bóg wyprowadził z nicości, no ale to jest mówienie w sensie ścisłym nieprawdziwe, bo my wtedy próbujemy traktować nicość jako pewien punkt startowy, a tego właśnie nie da się zrobić. Właśnie stworzenie z niczego nie jest takim procesem, gdzie mamy tą nicość jako punkt startowy i mamy ten świat stworzony jako punkt końcowy i teraz stworzenie to jest jakieś przeniesienie z jednego w drugie. Właśnie to nie jest prawdą. Tak my sobie to wyobrażamy, do pewnego stopnia można tak sobie to wyobrażać, ale to tylko jest metafora, to tylko jest pewien konstrukt naszego intelektu, a jest tak dlatego, że po pierwsze nicość nie może być punktem startowym. Nicość jest czymś właśnie, czego nie ma. To nie jest tylko pusta przestrzeń, to nie jest tylko coś takiego bardzo mizernego w swoim istnieniu, tylko to jest rzeczywiście nicość. Wobec tego ona nie może być punktem startowym. To jest coś, co nie ma tego terminu a quo, nie ma tego punktu startowego. Wobec tego nie jest żadnym procesem, żadną zmianą. Zresztą święty Tomasz podaje jeszcze dwa inne powody, dla których stworzenie nie może być właśnie taką zmianą, nie może być ruchem, nie może być właśnie takim przejściem. Nie tylko kwestia tego braku początkowego punktu, ale też i pewna nieskończoność, niewspółmierność istniejąca między światem stworzonym, bo jest skończone stworzenie, ale nicość jest jakby nieskończenie mniejszą rzeczą. Nicość jest czymś nieskończenie mniej niż jakikolwiek nawet najmarniejszy byt. Wobec tego istnieje nieskończona przepaść i wobec tego nie może być taki proces, który by łączył te nieskończone brzegi, można powiedzieć. I jeszcze trzeci tam jest taki powód, argument dotyczący samego zachodzenia tego procesu, bo wynika z pewnych analiz, że musiałby być natychmiastowy, a z innych z kolei, że musiałby być taki podzielny, jakby składający się z jakichś odcinków. I tego też nie da się w żaden sposób pogodzić. Wobec tego wynika, święty Tomasz pisze, z tych trzech powodów, że nie może być stworzenie procesem, nie może być zmianą. Wobec tego czym może być stworzenie? Bo wiemy na razie tylko tyle, że jest pewnym wprowadzaniem do istnienia, bo właśnie tym jest. Nie jest wyprowadzaniem z nicości, bo nie można z nicości wyprowadzić, ale jest wprowadzaniem w istnienie. I tutaj jeszcze jest taka ciekawa taka też semantyczna uwaga, bo co prawda się mówi creatio ex nihilo, ale zasadniczo święty Tomasz wprowadza inne określenie, bo termin creatio, on był uzasadniony historycznie, bo tego używano i też i Kościół go używał, i filozofowie chrześcijańscy, i też był jakoś tam w jakimś innym ujęciu wcześniej używany, ale właśnie to określenie nasiąkło trochę takim znaczeniem, takim trochę jak u Platona, że to jest przetwarzanie jakiejś materii, porządkowanie. To creatio było takim wieloznacznym terminem i też odpowiadające jemu te greckie terminy ktizis, genesis, one też miały właśnie taką konotację, ale Tomasz chciał tego uniknąć za wszelką cenę, dlatego wprowadza inny termin, termin, który nam się kojarzy, w ogóle się nie kojarzy ze stworzeniem, bo termin produkcja.
producere, czyli właśnie wprowadzanie. To jest wprowadzanie w byt. I jakby w jednym aspekcie możemy powiedzieć, tak święty Tomasz pisze, że to stworzenie to jest nic innego jak tota substancja rei in esse producitur, czyli wprowadzanie całej tej substancji rzeczy istniejącej właśnie do istnienia. To jest wprowadzanie do istnienia. Ale jeszcze tutaj należy powiedzieć o tym rozumieniu, bo to też święty Tomasz bardzo dokładnie nam wyjaśnia, co to jest właśnie to ex nihilo, co to jest ta nicość, w jakim sensie to jest creatio ex nihilo. Wiemy, że to nie jest wyprowadzanie z nicości, nicość nie jest tym punktem startowym, no ale w takim razie to, co to znaczy to, co, w jakim sensie to jest ex nihilo. I tutaj też święty Tomasz takie dwa aspekty rozważa. To pierwsze, stworzyć z niczego, pisze święty Tomasz, to znaczy tyle, co nie stworzyć z czegoś. Czyli chodzi o brak tej materii, tego substratu, który by Pan Bóg wykorzystywał do tworzenia. Pan Bóg nie potrzebuje takiego substratu. Dobrze wiemy, że człowiek zawsze takiego substratu musi użyć, jeśli coś chce uzyskać, natomiast Pan Bóg tego substratu nie potrzebuje. To jest jeden aspekt. I drugi jest taki, mianowicie creatio ex nihilo to jest stworzenie z niczego, to trochę w takim samym sensie, pisze święty Tomasz, tylko też nie w sensie chronologicznym, ale takim w sensie bytowym, to trochę tak jakby powiedzieć, że po nocy następuje poranek. Czy po poranku następuje dzień. To właśnie w tym sensie, że jakby w sensie takim bytowym po nicości nastąpił byt. I w tym sensie też możemy mówić ex nihilo, że właśnie z nicości, tak jakby z nocy następuje dzień, tak jakby z nicości następuje świat stworzony. Ale nie w sensie chronologicznym, bo samo stwarzanie nie ma tego, nie ma żadnej jakby chronologii, nie jest żadnym procesem, wobec tego nie zachodzi w czasie jako takie. Czas rozpoczyna się wraz ze stworzeniem, jakby zaczyna tykać zegar, bo czas jest pewną miarą ruchu i te ruchy potem w świecie stworzonym zachodzą, ale samo stwarzanie nie jest procesem, wobec tego nie zachodzi w czasie. Jest takim, jest momentalny. A więc już wiemy, co to jest to ex nihilo. I to stwarzanie w tym jednym takim zasadniczym aspekcie to jest nic innego jak wprowadzanie do bytu, wprowadzanie do istnienia. Ale teraz jest jeszcze ten drugi aspekt, który wynika z rozważania tego pozytywnego stwarzania jako takiego. To czym w takim razie samo stwarzanie? Co to jest w ogóle to stwarzanie? I tutaj święty Tomasz właśnie w tak jakby swoistym stylu dokonuje po prostu użycia tych narzędzi, które dostał w spadku po Arystotelesie. Te pewne przez Arystotelesa opracowane narzędzia filozoficzne nabierają jakby swojej głębi, swojego znaczenia w refleksji Tomasza i używa tego samego narzędzia, którego używa też i w trynitologii, czyli używa pojęcia relacji. Pojęcia relacji, które w trynitologii stoi za właśnie tą tomistyczną koncepcją Trójcy Przenajświętszej i też się okazuje, że to samo pojęcie, tylko ta relacja jest jakby zupełnie inna, ale też to pojęcie relacji jest użyte w koncepcji stwarzania u świętego Tomasza. I teraz właśnie, co to jest w ogóle relacja? Tak z grubsza rzecz biorąc, relacja jest wyróżniona przez Arystotelesa, to jest po prostu pewien rodzaj przypadłości. Relacja ma to do siebie, że jest pewnym odniesieniem, że jest takim pewnym związkiem rzeczy. No tak to czasem nawet w tym starym tłumaczeniu sumy na język polski, to tak to jest związek tłumaczony, ale zasadniczo te nowsze tłumaczą jako odniesienie, po grecku diati, odniesienie jednego bytu do drugiego bytu. I też to musimy pamiętać, że takie późnośredniowieczne okhamistyczne rozumienie relacji jest trochę mylące. My jakby trochę żyjemy w tym przeświadczeniu, że ono jest właściwym, bo dla nas relacja jest czymś pomiędzy bytami. A dla świętego Tomasza to odniesienie nie jest pomiędzy, tylko jest w bytach. To znaczy, że na przykład mamy ojca, on jest odniesiony do swojego syna. Właśnie jest relacja ojcostwa. Czy syn jest odnoszony do ojca? Czy rzecz, która porusza jakąś inną rzecz? Właśnie tu trzeba jeszcze pamiętać, że są dwa rodzaje relacji. Są te relacje, które mają swój fundament, czyli swój powód, czyli właśnie jakby swoją przyczynę, bo jedna rzecz jest odniesiona do drugiej na bazie pewnego tego fundamentu, jakiejś przyczyny. Jeżeli ta przyczyna dotyczy ilości działanie, doznawanie, czy właśnie ilość, czy na przykład relacja bycia połową, bycia częścią, czy relacja bycia właśnie ojcem, czy relacja bycia kochanym na przykład i wiele takich innych sytuacji. Jeżeli dotyczy czegoś takiego, mówimy o relacji realnej, czyli takiej relacji, która istnieje w rzeczywistości, istnieje w tych rzeczach. Ojciec jest obiektywnie po prostu
jakoś związany z tym synem, którego zrodził. Jest w relacji ojcostwa do tego syna. I syn w relacji do ojca i tak dalej, i tak dalej. Ale są też jeszcze relacje, tak zwane myślne. Relacje, które są owocem tylko i wyłącznie intelektualnego ujęcia rzeczywistości. Po prostu umysł pewne rzeczy przypisuje rzeczywistości. Może je odnieść, możemy sobie wyobrazić jakieś cyfry i przypisać je krzesłom stojącym w pokoju według jakiegoś schematu. No te krzesła nic o tym nie wiedzą, w cudzysłowie. One w żaden sposób nie doznają tego przypisania. To jest właśnie relacja czysto myślna. I też jest taki rodzaj relacji bardzo specyficznych, i to święty Tomasz o tym w ramach mówienia o relacji między Bogiem i światem to podaje. Relacja taka niesymetryczna, która z jednej strony jest relacją realną, a z drugiej strony jest relacją myślną. To jest bardzo ciekawa sytuacja. I to jest, podaje tutaj święty Tomasz, to zresztą od Arystotelesa też wzięty przykład, mianowicie, że jest jakiś przedmiot wiedzy i jakaś rzecz, powiedzmy, która, dajmy na to, jakiś kurczak, którego się obserwuje. I jest jakiś intelekt, który poprzez zmysły tego kurczaka ogląda. Więc jest jakaś wiedza w tym intelekcie dotyczącym tego właśnie wspomnianego kurczaka. I teraz właśnie ta wiedza dotycząca kurczaka, ona jest w relacji realnej do samego tego obserwowanego przedmiotu i badanego tego kurczaka, ponieważ zależy całkowicie od tego kurczaka. To jest relacja realna. Ona istnieje w rzeczywistości, ale z drugiej strony jest tylko relacja myślna, bo ten obserwowany kurczak, on w żaden sposób nie jest w żadnej relacji z tą wiedzą, która jest w intelekcie danego jakiegoś tam intelektu, powiedzmy człowieka, który obserwuje kurczaka. Nie jest w żaden sposób, tylko w relacji myślnej. I właśnie ta relacja, która jest między Bogiem i światem, relacja jest taką niesymetryczną relacją. I pisze święty Tomasz, że, bo dlaczego tutaj mówię o tych relacjach, bo pisze święty Tomasz, że skoro nie jest procesem stworzenie, to może być tylko i wyłącznie relacją, że to jest jedyny sposób na to, żeby zrozumieć samo stwarzanie jako takie. Skoro nie jest procesem, skoro nie dokonuje się wskutek jakiegoś oddziaływania takiego, jakie ma miejsce w procesie, w jakiejś takiej zmianie, czy to substancjalnej, czy przypadłościowej, czy zmiana położenia, wobec tego może mieć tylko i wyłącznie charakter pewnej relacji. A więc to jest ten drugi aspekt, że stworzenie jest niczym innym jak właśnie ukonstytuowaniem pewnej relacji. To jest taka relacja zależności tego stworzonego w bytu od Stwórcy, właśnie zależności we wszystkim. Przede wszystkim w samym tym akcie istnienia. To jest właśnie ta ipsa dependencia esse creati ad principium. To jest ta ipsa dependencja. To jest ta zależność w bytowaniu w ogóle we wszystkim od samego Stwórcy. To jest samo stwarzanie. Tylko że to stwarzanie teraz możemy rozpatrywać z dwóch punktów widzenia, bo z punktu widzenia Pana Boga i z punktu widzenia samego stworzenia. I teraz tak, normalnie jest przypadłością relacja, czyli pewnym elementem dołączonym do substancji. Ale dobrze wiemy też, że Panu Bogu przypadłości nie może być, bo on jest bytem prostym. Nie może być niczego takiego, co się do niego dołącza. Wobec tego w nim nie może być relacja przypadłością, ale też nie może być częścią jego boskiej natury, no bo wtedy by taka relacja, gdyby taka była, to wtedy by jakby Pan Bóg w swojej tej istocie zależał od tych rzeczy stworzonych. No to by po prostu sprzeczyło jego po prostu definicji Pana Boga jako bytu absolutnego. Wobec tego nie może być relacją realną, może być tylko relacją myślną. Relacja w Panu Bogu wobec stworzeń jest relacją myślną. To też jakby wynika z jego niezmienności Pana Boga. Właśnie rozumienie absolutu Pana Boga wymaga, żeby relacja Boga do stworzeń była relacją myślną. Zaraz okaże się, co to jakby ze sobą, co z tego wynika, co się z tym wiąże. Ale z drugiej strony relacja dzieła stworzonego, stworzeń do Boga jest jak najbardziej relacją realną, bo one całkowicie zależą od Pana Boga. I ta relacja jest w stworzeniach już przypadłością, pewną konkretną przypadłością. Tam jeszcze pisze święty Tomasz, że to jakby wzięta z pewną nowością, że ta relacja wraz wzięta jakby z pewną nowością istnienia jest właśnie tym, co nazywamy stworzeniem. I tak wygląda od strony tych narzędzi takich, powiedzmy, analitycznych. I teraz co z tego wynika? To wynika z tego bardzo wiele, bo u świętego Tomasza jakby mamy rozwiązanie takiego, wydawałoby się, nierozwiązanego problemu, bo z jednej strony Pan Bóg jest bardzo transcendentny, jest całkowicie transcendentny, bo on w ogóle nawet nie ma żadnej realnej relacji do stworzenia. To znaczy, że jest całkowicie, absolutnie jakby inny niż świat. Jest całkowicie inny, całkowicie niezależny, całkowicie ponad światem,
Ale z drugiej strony to wcale nie znaczy, ta myślność relacji wcale nie znaczy, że dla Pana Boga świat jest czymś obojętnym, że On o świecie nie wie, czy światem się nie interesuje. To nie tak. Pan Bóg po prostu w sobie, przez to, że jest pierwszą przyczyną całego świata, On po prostu i poznaje cały świat i wszystkie te poszczególniki, wszystkie te poszczególne jakieś fakty, różne niekonieczne wydarzenia, różne wszystkie nasze myśli, wszystkie wydarzenia od początku do końca, ale wcale nie ma relacji realnej do świata. A co więcej, ta relacja myślna, która jest w nim, to jest właściwie efekt ujęcia intelektualnego ludzkiego intelektu. To, że ta relacja myślna w Bogu jest też efektem jakby naszego ujęcia. Tak naprawdę to my, jako dzieła stworzone, jesteśmy właśnie w relacji do Pana Boga. My jesteśmy całkowicie od Niego zależni. A Pan Bóg nie jest w żaden sposób od nas zależny. Jest całkowicie transcendentny. To jest bardzo ważne, bo to wpływa bardzo mocno na rozumienie religii. Bo to chroni bardzo mocno przed immanentyzmem. To jest jakby bardzo istotna konsekwencja tej doktryny tomistycznej. Tak naprawdę nie tylko chodzi tutaj o stworzenie, tylko właśnie o koncepcję bytu, bo to zabezpiecza nas przed immanentyzacją, czyli przed zagubieniem tego faktu transcendencji. Ale z drugiej strony taka po chrześcijańsku, po katolicku rozumiana immanencja tutaj się znajduje, bo stworzenie cały czas jest zależne od Boga i ten Pan Bóg musi w każdym momencie, to już właściwie się nie mówi o stworzeniu, tylko to jest tak ratio continua, to podtrzymywanie w istnieniu jakby od naszej perspektywy to jest trochę co innego, od perspektywy działania Bożego to jest to samo działanie, z naszej perspektywy to jest co innego. Więc to podtrzymywanie w istnieniu jest rzeczą dla nas konieczną, bo bez tego byśmy rozpłynęli się w nicości, byśmy nie mogli istnieć. Pan Bóg jest przy nas, jest bliżej, tak jak to pięknie Augustyn wyraził, że bliżej jest naszej duszy niż ona sama sobie. On wszystko kontroluje, wszystko wie, ma całkowitą kontrolę nad rzeczywistością, po prostu podtrzymuje ją w istnieniu, a jednocześnie jest właśnie całkowicie różny od świata. I tutaj u świętego Tomasza jest immanencja wskutek tego, że Pan Bóg jest tą pierwszą przyczyną, ale nie traci się przez to transcendencji. I też trzeba pamiętać o tym, że to jest w ogóle jeden z takich bardzo ważnych, bardzo aktualnych i doniosłych wniosków z doktryny świętego Tomasza. To jest właśnie ten przykład, że takie bardzo ogólne, wydawałoby się abstrakcyjne, pozbawione pewnej szczegółowości osiągnięcia teorii filozoficznych, metafizycznych, że one mają kolosalne często przełożenie na nasze życie. Bo gdybyśmy przywzięli sobie filozofów tych współczesnych i właśnie rozważyli to, co właśnie miałem na początku powiedzieć i teraz to powiem, rozważyli ten kontekst, w którym przyszło nam działać, żyć, wierzyć w tych ostatnich dziesięcioleciach, to byśmy zauważyli, że my żyjemy w czasach, i to jest tak już od końca XIX wieku, kiedy następuje bardzo silna immanentyzacja Pana Boga, czyli panteizacja, to znaczy powrót do tej starożytnej takiej doktryny właściwie, czy można powiedzieć takiej pewnej tendencji, to jest taka stała tendencja od czasów najdawniejszych, tendencja do monizmu, do traktowania całej rzeczywistości jako, czy różne elementy rzeczywistości to są niby, rzekomo to są jakieś różne przejawy jednej rzeczy. Arystoteles i potem zwłaszcza święty Tomasz nas chronią przed tym bardzo mocno, oczywiście też objawienie nas przed tym chroni, przed utożsamieniem różnych rzeczy ze sobą. Mianowicie, dlaczego to jest takie groźne? Bo z tego właśnie się narodził, można powiedzieć, modernizm, bo modernizm jest niczym innym jak właśnie on jakby w swojej relacji, jakby w tej dziedzinie relacji człowieka z Bogiem jest niczym innym jak pewnego rodzaju immanentyzacją Pana Boga. Właśnie pewnego rodzaju wpływy i nurty panteistyczne tutaj jakby jakoś wypłynęły. Bo musimy pamiętać, że monizm, czy tendencje monistyczne, czyli traktujące rzeczywistość jako różne przejawy jednej rzeczywistości, one na gruncie religii będą powodowały właśnie panteizm. Co to jest panteizm? To jest utożsamienie Boga ze światem. Jeżeli różne rzeczy są ze sobą utożsamione, dlaczego mielibyśmy nie utożsamiać Boga i świata? Oczywiście można to zrobić na różne sposoby, w sensie radykalnym, że Bóg i świat to jest jedno i to samo, tak jak u Spinozy na przykład. Pisał Deus sive natura. To jest to samo, tylko różne ujęcia jednej rzeczywistości, ale mogą być takie ujęcia, powiedzmy, mniej radykalne. A na przykład panenteizm. Bardzo okazuje się coraz bardziej rozpowszechniony z nazwy katolickich wydziałach teologii na świecie. Panenteizm, też nawet pewien arcybiskup w Polsce kiedyś pisał pracę
właśnie o panenteizmie jako o tej doktrynie, na której, którą powiedzmy wyznawał, czy którą jakoś promował przynajmniej. Otóż panenteizm na przykład konkretnie nie utożsamia w sensie ścisłym Boga i świat, ale traktuje Pana Boga i świat trochę na podobieństwo relacji między duszą ludzką a ciałem, że mianowicie Bóg i świat tworzą jedną całość. I tak jak dusza w pewnym sensie wystaje ponad ciało, bo są pewne rodzaje aktywności duchowej, w którym ciało już nie ma udziału, tak i tutaj Pan Bóg jakoś wystaje poza ciało, poza świat, ale jednocześnie jest od tego świata jakoś uzależniony. Nie jest transcendentny, nie jest niezależnym bytem absolutnym, tylko jakoś uzależnionym. I święty Tomasz nas bardzo mocno przed tym chroni. Modernizm, który został skrytykowany przez świętego Piusa X, on jakby został też utożsamiony przez świętego papieża właśnie z pewną postacią panteizmu. Tam jest napisane bardzo wyraźnie, w dwóch czy trzech miejscach, to łatwo jest przeoczyć gdzieś tam w czasie pierwszej lektury, to potem znalazłem gdzieś w czasie dopiero tam trzeciej czy czwartej, że mianowicie pisze papież, że modernizm prowadzi oczywiście do ateizmu, tyle tylko, że i w kilku jest miejscach też o tej panteizacji, ale też się okazuje, że ateizm to jest coś, to jest szersze pojęcie niż tylko negowanie istnienia Boga jako takiego, bo to jest negowanie też tych przymiotów bożych, które w chrześcijańskiej teologii czy filozofii są jemu przypisywane. I wobec tego również właśnie ta niezmienność, właśnie ta transcendencja Pana Boga należą do tych przymiotów. A więc jeżeli pozbawiamy Pana Boga właśnie tej transcendencji, tej niezależności od świata, to wobec tego my tak naprawdę jesteśmy ateistami. Jest to jakaś forma ateizmu. Panenteizm, wszystkie inne nurty panteizujące nas po prostu czynią ateistami z punktu widzenia chrześcijańskiej filozofii. A cała filozofia dzisiejsza od XIX wieku i nie tylko jest przesiąknięta. Gdybyśmy zrobili takie krótkie podsumowanie, filozofia tych pierwszych filozofów, filozofia jońska, ona jest zasadniczo bardzo silnie panteizująca przynajmniej. Potem mamy te nurty neoplatońskie, które są emanatystyczne. To jest taki panteizm emanatystyczny, że absolut z siebie emanuje, jakieś postaci bytu. No to też mamy zasadniczo, przynajmniej zasadniczo tak się to interpretuje, bo tak właściwie się chyba nie da nawet inaczej interpretować. Potem mamy późne średniowiecze, kiedy już można powiedzieć, że chrześcijaństwo przestaje być w Europie już takim wyznacznikiem, powiedzmy, bycia człowiekiem cywilizowanym, że zaczynają inne jakieś koncepcje dochodzić do głosu i nie tylko to, co przetrwało niestety z pogaństwa starożytnego, a więc te nurty neoplatońskie zaczynają odżywać potem w odrodzeniu, właśnie odrodzenie tych pogańskich nurtów, ale również późne średniowiecze jeszcze, to jest w mistyce niemieckiej. Już mamy u mistrza Eckharta na przykład jakieś skłonności panteistyczne, panteizujące. Potem mamy u Spinozy na przykład. Potem mamy jeszcze bardzo taki silny impuls, to jest ta filozofia niemiecka, idealizm niemiecki, najsilniej pewnie u Hegla, tylko tam jest taki dynamiczny, jakiś taki monizm, dynamiczny panteizm, bo tak jest zasadniczo interpretowana w duchu panteistycznym. Oczywiście to potem się u Marksa jakoś jeszcze w takim aspekcie jakimś ateistycznym jakoś jeszcze rozwija i w tych nurtach, które się wywodzą z marksizmu, ale potem mamy też niestety u tych filozofów, którzy mocno wpłynęli na nasz obecny ten katolicyzm, u Pierre'a Teilharda de Chardin chociażby. Tam mamy też bardzo silny, tam jest już ładunek panteizmu niesamowity, bo tam jest utożsamienie też natury i łaski, jest po prostu całkowity miszmasz wszystkiego, Boga i świata, niesamowity. A więc my żyjemy w takim świecie, który jest praktycznie całkowicie przesiąknięty, bo to nie tylko kwestia tych prądów, ale też i pewne nurty, czy właściwie pewne religie Dalekiego Wschodu. Religia Brahminów, też wiele tych spośród nurtów buddyjskich, taoizm, czyli religie Dalekiego Wschodu, one poprzez New Age, poprzez zainteresowanie tymi wszystkimi, całym tym zjawiskiem zwanym New Age'em, to też jakoś przenika do Europy. Zresztą New Age jest też dobrym przykładem takiej właśnie panteistycznej, monistycznej wizji świata. I zasadniczo widać, że świat współczesny się po prostu gdzieś tonie w tych oparach zarówno monizmu, jak i panteizmu. Święty Tomasz nas chroni przed jednym i przed drugim. Poprzez pluralizm bytów chroni nas przed monizmem, a poprzez
A poprzez właśnie to silne podkreślanie transcendencji Pana Boga chroni nas bardzo mocno przed właśnie przed modernizmem, przed tymi wszystkimi złymi, fałszywymi kierunkami, czy to takimi stricte religijnymi, ale też i filozoficznymi, bo to się bardzo ściśle tutaj wiąże. Ale także od strony pozytywnej bardzo mocno też podkreśla święty Tomasz wolność Boga w akcie stwórczym. Wolność Boga, racjonalność Boga i racjonalność wobec tego świata, wolność Boga i wobec tego też wolność człowieka, bo Pan Bóg jest, czy wolność Pana Boga, rozumność Pana Boga jest takim pewnego rodzaju fundamentem dla naszej wolności, racjonalności. Więc tutaj to też jakoś jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. I wiele innych takich już wynikających z tego wniosków, właśnie z tych zasadniczych, można wyprowadzić i one wszystkie mają swoje odniesienie do tego właśnie faktu, że świat został stworzony z niczego. Jest to niezwykle ważne. I wracając jeszcze tak na koniec do współczesnej fizyki, też warto pamiętać o tym, że to jest ciekawa rzecz, że współczesna fizyka, jeżeli nie jest odpowiedzialnie uprawiana, jeżeli zapomina się o granicach metodologicznych, granicach metody i jeżeli się próbuje na jej bazie w sposób taki nieuprawniony, niewłaściwy budować filozofię, to ona też będzie monistyczna. Będzie bardzo mocno przesiąknięta monizmem. W pewnym sensie można powiedzieć, historia zatoczyła koło i filozofia tak zwanych filozofujących fizyków, ona bardzo przypomina filozofię tych filozofów jońskich, pierwszych, jakie istnieli. A więc tutaj by rozumiemy, że nas to chroni przed, czyli taki wymiar apologetyczny jest, ale także ciekawa rzecz, że bez zrozumienia relacji między Bogiem i światem, właśnie tego stworzenia i tego, jak to stworzenie wygląda, ciężko jest dobrze zrozumieć pewne bardzo istotne prawdy chrześcijańskie. To znaczy wiemy, że są takie dwa filary katolickiej dogmatyki, prawda o Trójcy Przenajświętszej, prawda o wcieleniu. Zwłaszcza prawda o wcieleniu, bo jeżeli dobrze nie rozumiemy tego, że między Bogiem i światem jest taka nieskończona przepaść, jeśli dobrze nie rozumiemy tego, jaka jest różnica między Bogiem i światem, a to bardzo dobrze widzimy na przykładzie dzieła stworzenia, to wówczas łatwo jest popaść w jakieś błędy. I też gdzieś znalazłem w literaturze stwierdzenie, że to mogę podać, gdyby ktoś kiedyś chciał, to pamiętam więcej, gdzie to jest. Mianowicie podobno to właśnie stanowiło jedną z przyczyn, dla których w świecie starożytnym tak wiele było herezji chrystologicznych, bo jakby wzorem starożytności za dobrze nie rozumiano transcendencji Bożej, za dobrze nie rozumiano tej ogromnej przepaści między Bogiem i światem. Więc z jednej strony dzieło wcielenia, ale z drugiej strony też i Trójca Przenajświętsza trochę się wiąże z dziełem stworzenia i pojmowaniem. Na pozór nie, bo to jest zupełnie inna relacja oczywiście, na pozór nie, bo nawet sam święty Tomasz pisze i to już tu wiemy skądinąd, że to jest oczywiście tajemnica wiary, nie możemy badając świat stworzony dojść do, bo możemy dojść właśnie, że był Stwórca, ale nie możemy dojść do tego, że jest Trójca Przenajświętsza. Ale z drugiej strony pochodzenie osób w ramach Trójcy Przenajświętszej stanowi najgłębsze uzasadnienie dla dzieła stworzenia, bo Pan Bóg stworzył świat w sposób wolny i teraz to z miłości chciał udzielić ze swojego dobra, no, zgodnie z zasadą bonum est diffusivum sui. Chciał, chociaż nie musiał, ale chciał ze swojego udzielić i dlatego też jakby uzasadnieniem dla tego dzieła stwórczego jest to tchnienie Ducha Świętego, które przecież pochodzi jako ten duch miłości, jako dar, jako miłość. To są inne nazwy osobowe Ducha Świętego, trzeciej osoby Trójcy Przenajświętszej. A więc koncepcja świętego Tomasza, ona chociaż jest stricte rzecz biorąc filozoficzna, ona bardzo mocno wpływa. Wpływa na nie tylko na filozofię właśnie, ale wpływa też i na sposób rozumienia religii. To w naszym obecnym kontekście sytuacyjnym jest niezwykle ważne. I bardzo dziękuję za uwagę.